Cześć! W tym wideo powiem Ci, jak dodać Twoją stronę internetową, czy Twój sklep internetowy do Google Search Console. Jest to absolutnie podstawowa i pierwsza rzecz, jaką powinieneś zrobić w momencie, gdy Twoja strona, Twój sklep jest już gotowe. Pozwoli to zarówno szybciej zaindeksować Twoją stronę, czy Twój sklep internetowy w Google. Pozwoli też Google lepiej zrozumieć strukturę Twojej strony, czy też Twojego sklepu. I w tym wideo właśnie powiem Ci, jak krok po kroku właśnie dodać Twoją stronę do Google Search Console. Wygenerujemy też sobie mapę XML na Twojej stronie internetowej. Pokażę Ci takie dwie drogi, jak to zrobić. Dodamy taką mapę XML, właśnie do panelu Google Search Console i wyślemy prośbę o szybsze zaindeksowanie Twojej witryny, właśnie w Google. Także zaczynajmy. Na początku, gdy mamy już zrobioną, właśnie stronę internetową na WordPressie czy sklep internetowy, należy oczywiście sprawdzić: wejść tutaj w opcję ustawienia oraz czytanie. I sprawdzić, czy czasami nie jest zaznaczony ten checkbox, czyli proś wyszukiwarki o nieindeksowanie tej witryny. Jeśli chcemy, aby Google zaindeksował naszą stronę, czy nasz sklep internetowy na WordPress, to oczywiście należy tutaj ten checkbox odznaczyć. Natomiast jeśli dopiero zaczynasz tworzyć stronę internetową, to dobrze ten checkbox po prostu zaznaczyć, tak aby tej wersji roboczej, zwłaszcza jeśli importujesz jakieś szablony z jakimiś stronami anglojęzycznymi, Dobrze byłoby, aby Google nie indeksował tej witryny. Jeśli też dopiero zaczynasz swoją przygodę, nie masz jeszcze domeny oraz hostingu, to w opisie tego filmu znajdziesz link do CyberFolks z moim kodem rabatowym. CyberFolks jest właśnie partnerem tego kanału. Dobrze, także w kolejnym kroku logujemy się do panelu Google Search Console i dodamy właśnie naszą witrynę. Należy tutaj, właśnie, kliknąć tę opcję i kliknąć Dodaj usługę. Tutaj wpisujemy nazwę naszej domeny bez żadnego www, bez żadnego http, https, bez slashy, tutaj za nazwą naszej domeny i klikamy tutaj dalej. Następnie musimy utworzyć rekord dns, przepraszam, rekord txt w konfiguracji, w konfiguracji domen, naszej domeny na naszym hostingu. I teraz pokażę Ci, właśnie jak to zrobić na przykładzie Cyberfolks. Na różnych, w różnych firmach hostingowych dzieje się to w taki sam sposób. Pokażę Ci właśnie na przykładzie CyberFolks. Klikamy nazwę domeny, dla której chcemy dodać właśnie ten rekord i wchodzimy tutaj w opcję edycja strefy DNS. I tutaj na dole dla przykładów CyberFolks u Twojego hostingodawcy może wyglądać. Wygląda to bardzo podobnie. Mamy tutaj właśnie ten rekord TXT i tutaj wpisujemy właśnie nazwę naszej domeny. Mogę sobie ją tutaj właśnie przekopiować i bardzo ważne, aby za nazwą domeny po prostu była kropka. Natomiast tutaj w tym polu kopiujemy sobie właśnie o to. Klikamy kopiuj. Klikamy właśnie w to miejsce i klikamy dodaj. I gdy klikniemy dodaj, należy tutaj właśnie kliknąć weryfikuj i teraz zobacz. Tutaj mamy taką informację, że weryfikacja własności się nie udała. Spokojnie nic takiego złego się nie dzieje. Po prostu trzeba odczekać nawet do 24 godzin, kliknąć tutaj OK i po, po prostu za jakiś czas właśnie powrócić i kliknąć Weryfikuj. Ja odczekałem właśnie kilka godzin, kliknąłem Zweryfikuj, i jak widzisz, mam tutaj własność zweryfikowana. Klikamy Przejdź do usługi. I tutaj mamy coś takiego jak mapa witryn. Klikamy sobie w to. I tutaj należy właśnie wkleić link do mapy naszej witryny. Skąd wziąć taką mapę? Pokażę Ci na to dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest instalacja popularnej wtyczki CEO, która służy właśnie do pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych na WordPressie. Jeśli w ogóle interesuje Ciebie temat pozycjonowania SEO, to w opisie tego filmu znajdziesz link do mojego kursu SEO. Pozycjonowanie stron internetowych. Mam też kurs o pozycjonowaniu wizytówek, wizytówek Google Moja firma. Te dwa kursy też możesz kupić właśnie w pakiecie. I tutaj, gdy zainstalujemy sobie wtyczkę COS, przechodzimy sobie tutaj do zakładki ustawienia. I na samym, znaczy prawie na samym dole mamy coś takiego O właśnie tutaj mapa strony XML. I klikamy, zobacz mapę strony XML. I to jest właśnie link do naszej mapy strony, który możemy sobie skopiować i który możemy sobie tutaj właśnie wkleić. To jest pierwsza metoda. I teraz pokażę Ci też metodę drugą, oraz pokażę Ci, jak taką mapę witryny zwalidować, czy nie zawiera ona błędów. Jest taka fajna strona, do której link podaję w opisie tego filmu. I tutaj, na tej stronie, możemy wkleić właśnie link do naszej strony, kliknąć start, i ta strona też wygeneruje nam taką mapę strony. Tutaj mam właśnie wygenerowaną mapę strony, którą chociażby też mogę ściągnąć w formacie XML, i to jest właśnie ten drugi sposób na wygenerowanie mapy witryny mapy strony w formacie XML, ale bardzo fajnym tutaj narzędziem na tej stronie jest właśnie walidacja. Możecie sobie sprawdzić taką wygenerowaną przez wtyczkę SEO taką mapę XML, czy nie zawiera ona błędów. Tu mamy takie narzędzie SEO Tools i jak wejdziemy sobie w te SEO Tools, to tutaj mamy coś takiego właśnie jak XML sitemap walidator. Klikamy w to właśnie miejsce i tutaj wklejamy link właśnie do naszej mapy. Mapy strony XML wygenerowanej przez tyczkę CEO. Klikamy Validate Sitemap, właśnie ten niebieski, niebieski przycisk. Jak widzimy, nie znaleziono żadnych problemów, tak? Więc teraz tako, taki link do tej mapy witryny, już chyba go skopiowałem, tutaj wklejamy właśnie w tym miejscu w Google Search Console mapa witryn i klikamy Prześlij, przesyłanie mapy witryny. Map, mamy tutaj informację, mapa witryny została przesłana pomyślnie. Klikamy OK. I tutaj też pokażę Ci bardzo jedną fajną rzecz w panelu Google Search Console, która, która, która może przyspieszyć indeksowanie Twojej witryny. Mamy tutaj zakładkę sprawdzanie adresu URL, wchodzimy sobie właśnie w tę opcję, wklejamy tutaj właśnie link do naszej strony, którą chcemy zaindeksować. Możemy sprawdzić stan jej indeksacji. Klikamy właśnie Enter, pobieram dane z indeksu Google i tutaj mamy właśnie, że adres URL znajduje się w Google. Jeśli oczywiście ten adres nie byłby zaindeksowany, to tutaj mamy taką opcję poproś o zindeksowanie, co oczywiście przyspieszy indeksację. Także mam nadzieję, że to wideo pomogło Ci. Daj znać w komentarzu, co Ty myślisz i jeśli masz jakieś pomysły na moje nowe wideo, również czekam na informacje o Ciebie. Trzymaj się, cześć!